Witam panów, bo chyba żadnej pani nie ma. No cóż, przyjechaliśmy do mocnego rywala, tak? Do rywala, który zajmuje chyba jeszcze pierwsze miejsce w tabeli tej wiosennej. I to się tak naprawdę liczy, bo to, co już było jesienią, to było dawno. Liga jest bardzo dynamiczna i wiedzieliśmy, z kim gramy. Natomiast no my też znamy swoją wartość i wiemy, na co nas stać. I przyjechaliśmy tutaj do każdego innego rywala na wyjeździe, czyli z dobrym nastawieniem, koncentracją, zaangażowaniem, ale też bardzo pokazaliśmy bardzo dobrą grę przede wszystkim we wszystkich fazach. No, generalnie można powiedzieć, że ten mecz był pod zupełną naszą kontrolą. Graliśmy tak, jak chcieliśmy, to, co sobie założyliśmy. Jedyne, o co mogę mieć zastrzeżenia do zespołu, no wydać to się dziwne przy takim wyniku, to jest skuteczność, bo ilość sytuacji, które stworzyliśmy, no była bardzo duża i no, ten wynik mógłby być nieco wyższy. Oczywiście nie jesteśmy zachłani, cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa na bardzo trudnym terenie i z bardzo mocnym rywalem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Maciej Krygierczyk, Katowicki Sport. Dzień dobry, że gratuluję zwycięstwa. Jak zapytam, czy dodatkowym jakby ciężarem gatunkowym tego meczu był fakt, że tak naprawdę no, jedni i drudzy sobie zdawali sprawę, że jakakolwiek strata punktów to oznacza faktycznie wypisanie się już z wyścigu Ekstraklasy. Wie pan, no, my nigdy oficjalnie tutaj, oficjalnie i nieoficjalnie, tak, no, nie mówiliśmy o Ekstraklasie. My jesteśmy Beniaminkiem i musimy do wszystkiego podchodzić spokojnie. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić już kilka kolejek wcześniej. Wiadomo, że jak jest się na trzecim miejscu, no to te apetyty rosną i chce się wygrywać i chce się piąć w górę tabeli, ale my gramy. Pracujemy, tak, i przygotowujemy się do kolejnego meczu tak samo z myślą, żeby po prostu go wygrać. Nie? A co przyniesie tabela, no na pewno spojrzymy po ostatniej kolejce. Oczywiście każdy w nią patrzy już teraz i wiemy, kto ma ile punktów i że no, jesteśmy wśród tych drużyn, które o tą Ekstraklasę się liczą i to jest fakt, z którym nie będę dyskutował i z tego tylko się mogę cieszyć, że nie drżę teraz i nie mówię, że wygraliśmy tutaj cudem i może się utrzymamy, bo są trzy kolejki do końca, tylko mamy zupełnie inne cele w tej chwili i to jest fakt. Jeżeli ktoś myśli, że ta konferencja będzie agresywna z mojej strony, to taka nie będzie, bo nie mogę mieć większych pretensji do moich zawodników. Trzeba oddać przeciwnikowi to, że dzisiaj przegraliśmy zespołem, który był lepszym zespołem w dniu dzisiejszym. My żeśmy popełnili jak nigdy dotąd błędy, przede wszystkim defensywne. Jeżeli chodzi, one się brały przede wszystkim z naszej spóźnionej reakcji. Że przeciwnik był dobrze dysponowany i fizycznie i tym bardziej jeszcze komfort pierwszej, później drugiej bramki. Nawet jeżeli by ta trzecia nie wpadła, mimo wszystko ta różnica dwóch bramek przy takiej dyspozycji daje pewności siebie przeciwnikowi, który naprawdę to, co powiedziałem, w dzisiejszym dniu był lepszy i takie mecze się zdarzają. Ja nie mam naprawdę pretensji do moich zawodników, bo próbowaliśmy nawet przy niekorzystnym wyniku nie grać chaotycznie, kopać do przodu, aby szybko się zbliżyć pod bramkę przeciwnika. Wychodziliśmy z niełatwych sytuacji niedaleko naszej bramki i w momencie, kiedy się wydawało, że możemy dalej kontynuować naszą grę ofensywną, robiliśmy proste błędy techniczne. Z tych błędów się brały kolejne sytuacje przeciwnika. Dobrze, że akurat reagowaliśmy w miarę albo szybko przy odbiorze piłki, czego nam zabrakło
czego nam zabrakło w pierwszej połowie. Zostały nam jeszcze 3 mecze i na pewno dla nas się jeszcze sezon nie skończył. Także to nie jest GKS, który już wykonał swoją robotę w tej rundzie czy tej wiosny.